Cześć, w dzisiejszym odcinku LG Nexus 5X. Dla niewtajemniczonych, urządzenia z linii Nexus są projektowane przez Google, czyli firmę, która jest odpowiedzialna za rozwój systemu operacyjnego Android, natomiast produkowane przez różnych producentów. To mają być urządzenia referencyjne, pokazujące możliwości systemu. Ostatnio LG miało telefon w tej serii w 2013 roku. Można więc Nexusa 5X nazwać następcą Nexusa 5, również właśnie od LG. Natomiast na pewno na pierwszy rzut oka można już zwrócić uwagę na to, że telefon stracił charakterystyczną Nexusową bryłę. Teraz telefon jest zupełnie prostokątny, ma tylko delikatnie zaoblone rogi i tak naprawdę jest to wielki powiew nudy, bo tak wyglądających telefonów na rynku jest mnóstwo. Zgania również to, że dużo gorzej tutaj zagospodarowano przestrzeń. Ekran zwiększył się tylko minimalnie, natomiast telefon jest dużo większy, dlatego że nad i pod ekranem jest dużo wolnego miejsca. Wprawdzie część z tego miejsca zagospodarowują maskownice, natomiast tak się składa, że głośników stereofonicznych tutaj nie ma. Dźwięk wydobywa się tylko ze szczeliny, która znajduje się na dole. Nie do końca podoba mi się również to, że obiektyw aparatu wystaje z bryły urządzenia. Jeśli chodzi o zastosowane materiały, to mamy do czynienia z półmatowymi plastikami, które dobrze znoszą jakieś tam zabrudzenia, rzeczywiście ciężko je upaćkać. Również zupełnie nieźle znoszą zarysowania, natomiast w tej cenie należałoby oczekiwać jednak lepszych materiałów niż tworzywa sztuczne, na przykład szkła albo metalu. Na pocieszenie na froncie dostajemy szkło hartowane Gorilla trzeciej generacji i ono spisywało się podczas testu rzeczywiście pozytywnie. Pamiętajcie, że telefonu nie da się również rozebrać, mimo że obrys klapki baterii, czyli taka wyraźna szczelina w obudowie wskazywałaby, że można to robić. Nie próbujcie, to może się skończyć utratą gwarancji. Telefon nie ma również slotu na karty pamięci, w związku z tym nie da się pamięci rozbudować. Pracuje na kartach nanoSIM, więc oczywiście w taką musicie się wyposażyć, jeżeli będziecie telefon kupować. Jeżeli chodzi o całość, o ocenę całości, to ja muszę stwierdzić, że telefon jednak trochę mnie rozczarował. Uważam, że mógłby wyglądać lepiej, bardziej nowocześnie, mógł być również lepiej wykonany. Nexus 5 również był wykonany z plastiku, natomiast startował w dużo niższej cenie, w związku z tym można było to wybaczyć. Ekran ma 5,2 cala i rozdzielczość 1080p. Google nie uległo modzie na ekrany w rozdzielczości QHD, natomiast ja uważam, że Full HD przy takim rozmiarze się sprawdza wyśmienicie. Czytelność wszystkiego, co jest wyświetlane na ekranie, jest naprawdę świetna. Jeśli chodzi z kolei o typ matrycy, to jest to matryca IPS. Są bardzo szerokie kąty widzenia, jest fenomenalny kontrast, natomiast jeżeli chodzi o wzorowanie kolorów, ono jest niemal idealne, ale kolory na pewno nie są nasycone, raczej powiedzmy takie stonowane. Jasność jest w porządku. W efekcie ekran należy nazwać bardzo, bardzo dobrym, natomiast części użytkowników rzeczywiście może brakować możliwości podkręcenia barw, tak żeby były bardziej jaskrawe. Telefon pracuje na 6-rdzeniowym układzie Snapdragon 808. 4 rdzenie są taktowane zegarem 1,44 GHz. Dwa pozostałe szybsze, zegarem 1,82 GHz. Jest układ graficzny Adreno 418 i na pokładzie są 2 GB pamięci RAM. Trochę za mało, w tej cenie można byłoby oczekiwać już 3 GB, szkoda, że ich nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o sam procesor, to jest dokładnie ten sam układ, który można spotkać w LG G4. W związku z tym można umówić się, że Nexus 5X należy do najszybszych telefonów, jakie w chwili obecnej istnieją. Aczkolwiek w testach benchmarkowych łatwo znajdziecie urządzenia, które wypadają lepiej. Na pewno należy pochwalić to, że urządzenie się nie nagrzewa. Należy oczywiście również pochwalić świetną jakość działania urządzenia, dlatego że ono jest super płynne i ultra szybkie. Nigdy nie pojawiają się tutaj żadne zacięcia animacji. Przycięcia, wszystko dzieje się naprawdę w fenomenalnym tempie. Jeśli z kolei chodzi o pamięć wewnętrzną, pamiętajcie, że telefon występuje w dwóch wersjach, albo z dyskiem 16, albo 32 GB. Zwracajcie uwagę na to, którą wersję kupujecie. 16 GB dla osób, które planują przechowywać w telefonie dużo multimediów, to może być za mało. Nexus 5X pracuje na Androidzie w wersji 6.0 Marshmallow. To jest w chwili obecnej najnowsza dostępna wersja systemu. Jako urządzenie z linii Nexus ma zapewnione aktualizacje przez długi czas, zawsze w szybkim tempie. Aczkolwiek ostatnio Google pozwalało się wyprzedzić niektórym producentom w dostarczaniu aktualizacji. Na ekranie blokady są dostępne dwa skróty. Jeden do aparatu fotograficznego, a drugi do serwisu Google Now, czyli takiego wirtualnego asystenta, który pozwoli Wam zadać mu pytanie o jakąś rzecz. Pozwoli również na przykład ustawić przypomnienie. Co ważne, on działa w języku polskim, nie tak jak większość rozwiązań konkurencji i działa naprawdę fajnie. Nie ma możliwości wybudzania telefonu podwójnym stuknięciem w ekran, natomiast jest fajny trik z możliwością dwukrotnego szybkiego wciśnięcia klawisza włączania telefonu i on uruchomi od razu aparat. Działa to również przy zablokowanym telefonie i to jest pozytyw. Podoba mi się również funkcja, która działa w ten sposób, że kiedy telefon wyciągniecie z kieszeni albo podniesiecie po prostu jak leży na stole, podświetli się ekran w takiej wersji energooszczędnej, wyświetli się czarno-biały ekran blokady z informacją o godzinie i z powiadomieniami, jeżeli macie coś ominięte w telefonie. Na pasku powiadomień są z kolei skróty do ważnych funkcji urządzenia. W natywnym Androidzie nie da się ich edytować, o tym pamiętajcie. Aplikacja na start jest zainstalowana naprawdę minimalnie, w związku z tym, kiedy wyciągniecie telefon z pudełka, dostępny jest tylko jeden ekran główny. Menu z kolei jest przewijane w chwili obecnej wertykalnie.
nie da się inaczej go sortować niż w sposób alfabetyczny. Natomiast bardzo mi się ciągle podoba świetna funkcja, która nazywa się Caller ID. Ona działa w ten sposób, że w aplikacji do dzwonienia macie również wyszukiwarkę wbudowaną. Jeżeli chcecie wynaleźć numer do jakiejś instytucji, na przykład muzeum albo szpitala, wystarczy wpisać jego nazwę i telefon odnajdzie to za Was. Jeśli taka instytucja do Was również oddzwania, to tak samo nazwa tej instytucji wyświetli się w telefonie, mimo że nie macie numeru tej konkretnej firmy wpisanej do książki telefonicznej. W telefonie jest również czytnik linii papilarnych, który nazywa się Nexus Imprint. On znajduje się na plecach urządzenia i działa fenomenalnie. Pozwala zabezpieczyć dostęp do telefonu, rewelacyjnie odczytuje odciski palca, nie popełnia rzeczywiście błędów. Bardzo podoba mi się również to, że działa przy zablokowanym telefonie. To jest świetna rzecz. Jeśli z kolei chodzi o aplikację zdjęcia, czyli taką po prostu przebudowaną galerię, to po pierwsze można dzięki niej w chmurze przechowywać swoje zdjęcia bez ograniczenia ilością miejsca, które jest dostępne na pliki. Aplikacja pozwala również oczywiście zdjęcia edytować. Ma również taką inteligentną wyszukiwarkę, jeżeli chcecie znaleźć na zdjęciu, które macie w galerii, na przykład zegar, to wystarczy wpisać zegar i telefon pokaże wszystkie zdjęcia, na których zegary się znajdują, więc to również fajna rzecz. Można również łączyć sobie zdjęcia albo filmy w dłuższe klipy, które kiedyś nazywały się Auto Awesome. Dodawany jest filtr i fajna ścieżka dźwiękowa. Teraz one nazwy nie mają, natomiast działają dokładnie tak samo. Funkcja jest ta trochę ograniczona, ale ciągle myślę, że można z niej skorzystać. Jest skopiowana ewidentnie z HTC Zoe. Jeśli z kolei chodzi o tą aplikację, to bardzo podobają mi się jej możliwości, natomiast zwracam uwagę na to, że ona może być zbyt przytłaczająca dla części osób, które chcą po prostu przeglądać swoje zdjęcia bez wymyślnych opcji przechowywania plików w chmurze albo inteligentnych wyszukiwań. Odtwarzacz muzyki to serwis Muzyka Play, w którym można streamować sobie muzykę do swojego urządzenia, czyli po prostu słuchać jej online w internecie. Tak się składa, że taka usługa jest oczywiście płatna, natomiast pierwsze 3 miesiące są darmowe w ramach tej usługi, można sobie ją potestować. Ona działa dokładnie tak samo jak na przykład serwis Tidal. Jeśli z kolei chodzi o samą aplikację, o sam interfejs, to brakuje w nim możliwości wyszukiwania muzyki w folderach, nie ma również modułu pobierania okładek, jest za to rozbudowany equalizer, w związku z tym muszę telefon ogromnie pochwalić, dlatego że gra fenomenalnie, naprawdę rewelacyjnie, to jest świetne urządzenie muzyczne i myślę, że wszyscy będą z niego zadowoleni. Jeśli z kolei chodzi o odtwarzanie wideo, to tutaj już nie ma żadnej pochwały, dlatego że nie ma natywnego odtwarzacza wideo, wszystkie klipy znajdziecie tylko i wyłącznie w aplikacji zdjęcia, natomiast wsparcie dla kodeków i opcje są po prostu żadne, konieczne jest zainstalowanie zewnętrznego programu. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że telefon jest wyposażony w nowy typ portu USB, on nazywa się typu C. I z całą pewnością ta wtyczka w najbliższym czasie się upowszechni, dlatego że po prostu jest symetryczna. Można wkładać tą wtyczkę do telefonu w dowolny sposób. W związku z tym trzeba zwrócić uwagę również na to, że poprzednie ładowarki nie będą kompatybilne z tym telefonem. Jeśli zaś chodzi o to, co mi się strasznie nie podoba, to fakt, że kabel, który dostajecie w zestawie, ma ten wtyk z dwóch stron. Co oznacza, że jeżeli chcielibyście wpiąć telefon, podpiąć go do komputera, to musicie mieć takie gniazdo w waszym PC-cie albo laptopie. To jest mało prawdopodobne, jeżeli macie urządzenie trochę starsze niż powiedzmy kupione miesiąc albo dwa miesiące temu. Konieczna w takim razie jest albo specjalna przejściówka, którą musicie sobie dokupić, albo przesyłanie danych w chmurze. Mi się nie podoba takie wymuszenie. Uważam, że Google tutaj popełnił błąd. Trzeba było zastosować standardowy port USB z jednej strony. Aparat to nowa dla linii Nexus matryca w rozdzielczości 12,3 megapiksela z podwójną skuteczną diodą doświetlającą scenerię i zaserowym autofokusem, natomiast w porównaniu z Nexusem 5 odjęto optyczną stabilizację obrazu. Szkoda. Jeśli chodzi o interfejs, to on jest naprawdę super prosty, dlatego że z poziomu ekranu głównego możecie sterować HDR-em, również automatycznym. Możecie włączyć lampę błyskową albo samowyzwalacz. Można również włączyć sobie tryby, one są wyciągane od lewej krawędzi. Pośród nich znajdziecie panoramę i znajdziecie również tryb rozmycia soczewkowego, czyli możliwość zrobienia zdjęcia z rozmazanym tłem, które w efektowny sposób będzie wyglądać. Natomiast tak naprawdę to jest wszystko. Nie ma żadnego trybu manualnego. Warto również zwrócić uwagę na to, że zdjęcia w rozdzielczości 12 megapikseli są robione przy aspekcie 4:3. Jeżeli wybierzecie 16:9, rozdzielczość spadnie do 8 megapikseli. Jeśli chodzi z kolei o jakość, to najwięcej okazji do robienia zdjęć miałem podczas ponurej jesiennej pogody i to rzeczywiście pozwoliło mi przetestować ten aparat w cięższych warunkach. I ja powiem Wam, że byłem naprawdę zachwycony tym, co widziałem na ekranie. Rejestrowana jest fenomenalna ilość detali, nie ma żadnych szumów na tych zdjęciach, kolory wyglądają również rewelacyjnie. No i w efekcie aparat, który znajdziecie tutaj na pokładzie, jest jednym z najlepszych, jakie można spotkać w chwili obecnej. Radzi sobie również z robieniem zdjęć w ciemnościach, mimo że nie ma opcji dłuższego czasu naświetlania zdjęć. Jeśli z kolei chodzi o jakość nagrywanego wideo, telefon radzi sobie z rozdzielczością 4K. Również filmy wyglądają świetnie, aczkolwiek brakuje trochę tej optycznej stabilizacji obrazu. Telefon oczywiście wyposażono w moduł LTE, główną przeglądarką jest Chrome, ten duet sprawdza się wyśmienicie. Jeśli z kolei chodzi o czas trzymania na jednym ładowaniu, to maksymalnie w telefonie udało mi się osiągnąć 2 dni w cyklu mieszanym mniej więcej. Podsumowując, LG Nexus 5X ma kilka naprawdę świetnych cech. Mam na myśli wyświetlacz, procesor,
płynność działania, szybkie aktualizacje do kolejnych wersji systemu, no i multimedia na czele jest naprawdę rewelacyjnym, fenomenalnym aparatem fotograficznym. Natomiast w urządzeniu nie trudno znaleźć również wady. Pierwszą z nich będzie kiepska jakość wykonania, poplastikowa obudowa za około 2000 zł, dodatkowo z niespecjalnie porywającym designem. To jest jednak coś, co rozczarowuje. W urządzeniu warto również byłoby dołożyć więcej pamięci RAM, bo 2 GB też trochę odstają od konkurencji. Ja czepiam się oczywiście również tego kabla z dwoma końcówkami USB typu C. On jest po prostu niepraktyczny w obecnych realiach. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie cechy telefonu, muszę stwierdzić, że jednak urządzenie jest udane. Ja z niego byłem bardzo zadowolony. Nie wyobrażam sobie zresztą żadnej osoby, która korzystałaby z tego telefonu i nie była zadowolona z tego, jak on działa. W związku z tym ja urządzenie, jeżeli tylko macie ochotę je kupić i znacie jego wady, gorąco polecam. A jakie jest Wasze zdanie na temat Nexusa 5X? Ja muszę się przyznać, że uważam poprzednika za jednak bardziej udany model. Mam mieszane uczucia również odnośnie ceny. Telefon da się w chwili obecnej kupić za około 1900-2000 zł. Linia Nexus przyzwyczaiła nas również przez jakiś czas do tego, że telefony prezentowane w niej były oferowane w lepszych cenach na start. Natomiast z całą pewnością telefon da się kupić oczywiście w obniżonej cenie wraz z abonamentem w sieci Play, w związku z tym tam go możecie upolować za naprawdę dobre pieniądze. Jeśli z kolei macie jakieś smartfonowe pytania, to oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, ja będę wdzięczny. No i oczywiście subskrybujcie kanał po to, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć!